Chciałem zapytać pana, dlaczego ludzie nie chcą obalić tego rządzącego reżimu, który jest naszpikowany ubecką agenturą i niszczy od tylu lat kraj, działa na szkodę ludzi, działa na szkodę Polski. Dlatego, że wybory tutaj nic nie zmienią moim zdaniem, ponieważ ten reżim jest w stanie spreparować wyniki wyborów, tak samo jak fałszuje śledztwo smoleńskie i nie dopuści się usunąć przy pomocy legalnych wyborów. Dziękuję. Dziękuję za pytanie. Ja powiem panu tak, ja uważam, że jak dotąd, to niestety, bo być może oczywiście trzeba zawsze podejrzewać, że być może ta władza jest gotowa się posunąć na przykład do sfałszowania wyborów, ale na razie tego robić nie musiała. Tak sądzę. Ponieważ jakby siła, na której oni się upierają, dlaczego, tak jak pan mówi, nie chcą tego obalić, mało tego, dlaczego większość Polaków za tym głosowała i wciąż popiera, jakby opiera się na dwóch filarach. Pierwsze to jest to, że zdołała się jakby ta ekipa Donalda Tuska, te ludzie przez niego zebrani, jakby przez niego symbolizowani. To jest pewna szczególna, bo to jest stopienie się tutaj rzeczywiście układu ubeckiego, o którym pan wspomina, że władzy wywodzącej się z PRL-owskich nomenklatur, ale stopienie się z czymś nowym. No to nie mamy do czynienia ciągle z rządami SLD, prawda, czy Unii Wolności. Tu pojawiły się całe tłumy nowych ludzi typu panów Drzewieckiego, Grasia, prawda, Chlebusia sławnego i innych takich, różnych ludzi typu pana Grada, no tu dużo nazwisk wymieniać, a takich ludzi, których uważam za takich właśnie małomiasteczkowych cwaniaczków, którzy gdzieś tam wyrośli właśnie z prowincji przeważnie, ale że tak powiem wyrośli samodzielnie, może mieli jakieś układy chroniące ich, ale gdzieś tam doszli do pieniędzy, doszli do cwaniaków, założyli własny układ. I proszę zobaczyć, do pewnego momentu ta grupa uważała, że stara nomenklatura stoi im na drodze. Dlatego Platforma Obywatelska pierwotnie obiecywała czwartą Rzeczpospolitą, pierwotnie jednak głosowała za rozwiązaniem WSI z jednym wyjątkiem posła Bronisława Komorowskiego. Pierwotnie głosowała za lustracją, ponieważ była to taka właśnie ekipa nowych ludzi, którzy parli do żłoba. I uważali, widzieli, że czerwony, ten czerwony ubek PRL-owski im na drodze do tego żłoba stoi. W którymś momencie oni sobie uświadomili i to jest ta wolta Donalda Tuska kilka miesięcy przed wyborami roku 2007, kiedy oni sobie uświadomili, że więcej zyskają, jeżeli z tymi przy żłobie się dogadają. I się dogadali, i zrośli się. I w tej chwili mamy tu takie połączenie tych nowych cwaniaków Tuska ze starymi cwaniakami jeszcze PRL-owskimi. Więc jaka jest ich siła? Ich siła, jak powiedziałem, na dwóch filarach się opiera. Pierwsze, że oni się doskonale potrafią, ponieważ oni wyrośli z tego cwaniactwa takiego polskiego. Oni się z tym cwaniactwem doskonale skomunikowali. Nie chcę rozwijać tego, o czym pisze w książce Polactwo, o czym pisze w myślach nowoczesnego Endeka, ale Polska współczesna jest krajem postkolonialnym i spełnia wszystkie prawidłowości, które teoria państwa postkolonialnego, a zwłaszcza socjologia państwa postkolonialnego opisuje. A ona opisuje także typową cechą państwa, z którego wychodzi kolonizator, jest straszliwa demoralizacja mas, która jest właśnie zepchnięta w cwaniactwo, bo cwaniactwo jest cnotą niewolnika. Tatiana Zasławska, znakomita socjolog rosyjska, badała człowieka poradzieckiego i właśnie opisała go taką formułą: cwany niewolnik. I w Polsce też w tej chwili no to, co zostało po PRL-u, to najgorsza spuścizna, to jest masowe zarażenie ludzi cwaniactwem. I mamy do czynienia z takim typem Polaczka, cwaniaczka właśnie, który kombinuje, jakby się tu wkręcić, nie uznaje dobra wspólnego, nie rozumie, został z tego oduczony, został z tego wyzuty po prostu przez te kombinacje terroru, zastraszenia, przekupstwa, represji i kuszenia jakimiś drobnymi apanażami. I to jest realny problem społeczny, największy z tym mamy do czynienia. No i jakimi argumentami wygrał Donald Tusk ostatnie wybory? Bo twierdzę, że nie potrzebował ich fałszować. Wygrał je dwoma argumentami. Pierwszym, głosujcie na mnie, a nie na Kaczyńskiego, bo ja jestem grzeczny dla Unii Europejskiej i dadzą mi 300 miliardów, a Kaczyńskiemu nie dadzą.
I Polaczek Cwaniaczek pomyślał, faktycznie, tak jest. Bo Kaczyński tam podskakuje, coś bredzi o jakichś polskich interesach, o jakiejś godności polskiej tego, a ten jest grzeczny, gdzie mu każą się pocałować, tam ich pocałuje, więc może mu da, może nie 300 miliardów, może tylko 200, ale coś mu mogą dać, a temu drugiemu nie mogą dać nic. Więc lepiej iść i zagłosować na Tuska, może i mnie coś z tych 300 miliardów skapnie, może ja coś będę miał do ukradzenia z tego. A drugi argument, nie głosujcie na Kaczyńskiego, bo on będzie chciał wyjaśnić, co tam się w Smoleńsku stało i będzie wojna z ruskimi. A na mnie głosujcie, bo ja, nie, mną można sobie nogi wycierać, ja nie będę o nic pytał i nie będzie wojny z ruskimi. I to jest, proszę zobaczyć, element, który działa do dziś. Widać silną korelację w sondażach, że ile razy PiS wraca do kwestii Smoleńska, a zwłaszcza jasno stawia sprawę, że to zamach był w Smoleńsku. Chociaż ja nie jestem do końca wciąż przekonany, czy był rzeczywiście zamach, ale nieważne w tej chwili dla tej rozmowy, tylko ile razy to wraca i natychmiast sondaże PiSu spadają. I potem, prawda, kiedy też jakaś kompletna kompromitacja władzy, jak z tymi kolejami, znowu rozczarowanie i znowu pada atak, podpalają Polskę, będzie wojna, wywołają wojnę z ruskimi i znowu Polaczek, Cwaniaczek myśli, kurde, to już, to nie, to może lepiej się tłuc tymi brudnymi pociągami w zimie, dlatego, ale jednak, żeby tej wojny nie było. I tutaj no, to skomunikowanie się na poziomie cwaniackim jest bardzo silne, ponieważ tak naprawdę jak zobaczymy na Donalda Tuska i ludzi z jego otoczenia, to są właśnie takie drobne osiedlowe cwaniaczki z podwórka. To są dresiarze poprzebierani w garnitury i oni do takich dresiarzy właśnie gdzieś tam osiedlowych docierają, bo to widzą, to jest kość z kości, to jest ten sam sposób kombinowania. To jest największy, potworny problem, jaki my dzisiaj w Polsce mamy, że tutaj typ stary prawy Polak ma przerąbane. To widać po sondażach, prawda? Gdyby Polacy byli tacy, jak sobie ich prawica wyobraża, to najbardziej szanowanym człowiekiem w Polsce byłby, nie wiem, Jan Olszewski. No. Stary prawy Polak, cudowny człowiek. A kto jest szanowany? Aleksander Kwaśniewski, prawda? Ma wielkie sondaże, wygrywał w pierwszej turze wybory. Lech Wałęsa jest tutaj najlepszym dowodem. Dopóki go uważano, że to jest stary prawy Polak, taki jak Olszewski z Matką Boską w klapie, to miał 10-15% szacunku społecznego. Jak wyszło, że to jest cwaniaczek, który coś tam kręcił, niszczył papiery na siebie, bach, ponad 50 parę procent do poziomu Aleksandra Kwaśniewskiego, to zaufanie doskoczyło. I to jest realne, to jest nieszczęście, które, jak mówię, nie mówię, że to jest jakaś cecha, prawda, że poproszę, bo może ktoś się czuć oburzony, jak tak mówię, że jak ja mogę tak poniewierać Polakami, czy ich znieważać, no to powiem wtedy, to proszę wziąć myśli nowoczesnego Polaka Romana Dmowskiego i zobaczyć, jak on właśnie pisał o swoich współczesnych i robię to z tego samego powodu, ponieważ to jest realność, taka sama we wszystkich krajach postkolonialnych, to samo jest w innych krajach postkomunistycznych, bo tylko naiwny człowiek może myśleć, że z tej masakry komunizmu, prawda, wyszliśmy niezmienieni, szlachetni, fajni, a nie uświnieni. No niestety tak to jest. I to sprawia, że wyborów fałszować nie trzeba. Drugi filar, o którym wspominałem, znaczy drugi z tych filarów, o których wspominałem, to jest korupcja masowa. W tym sensie, że po prostu władza skorumpowała miliony Polaków, rzucając na przejedzenie ogromne pieniądze. W ciągu 4 lat rządów Platformy Obywatelskiej zaciągnęło państwo polskie ponad 500 miliardów długów, dostało 300 miliardów dotacji unijnych. Obywatele dzięki temu poprawie koniunktury i dzięki czasom taniego kredytu zaciągnęli około 500, 600, a niektórzy twierdzą, że 800 miliardów kredytów indywidualnie. To wszystko zostało przeznaczone na konsumpcję. Jeszcze ludzie pracujący za granicą przysłali między 100 a 200 miliardów złotych rodzinom. I to jest wszystko, to jest... Polski PKB w tej chwili wynosi, jest liczone na 1,5 biliona złotych, czyli to można powiedzieć w ciągu 4 lat jeszcze jedno PKB dobiło z kredytów, z wyprzedawania majątku narodowego. To wszystko zostało rzucone na konsumpcję i to tę konsumpcję podniosło i to sprawiło, no, że uznano, że no, ten Tusk jest jaki jest, to jest prawda taka ekipa. Ja zawsze to tak ujmuję, że z punktu widzenia przeciętnego Polaka w tej chwili od wielu lat ta debata polityczna toczy się między sektą a mafią.
Znaczy, Platforma Obywatelska jest postrzegana jako mafia, Prawo i Sprawiedliwość właśnie jako taka sekta, a Polaczek Cwaniaczek woli mafioza u władzy, ponieważ uważa, że z mafiozem się można dogadać. No, on owszem, haracz zbierze, ale jakoś żyć, prawda, pozwoli, jest przewidywalny i w tych kategoriach jego myślenie idzie, w których i Polaczek Cwaniaczek rozumuje. A taki sekciarz, kurde, nie wiadomo, co mu do głowy strzeli. Kogo nagle, taki inkwizytor, kogo on nagle będzie chciał kontrolować, kogo będzie chciał... Znaczy, gwoździem do trumny dla Prawa i Sprawiedliwości było właśnie to, że postawiło całą akcję wyborczą w 2007 roku na walce z korupcją, a walkę z korupcją robiło, zamykając na przykład lekarza, który brał koperkówki. No dla przeciętnego Polaka lekarz, który bierze koperty, to nie jest żaden wróg, to jest dobrodziej, prawda? Więcej, każdy przeciętny Polak jest w ten czy inny sposób uwikłany w jakieś koperty. No bo jak się chce z przeproszeniem kanalizację przy domu przyłączyć, no to trzeba iść do urzędu i albo stać tam klamkować miesiącami, albo się jakoś dogadać, albo że chce się dobrą pracę załatwić dla kuzynki czy kogoś, albo się chce coś tamtego, to wszyscy, to jest PRL, prawda, wytworzył taki system powiązań i wszyscy są jakoś tamtym mniej lub bardziej dotknięci i teraz nagle pojawiają się faceci, którzy krzyczą, że oni będą wszędzie każdego podsłuchiwać i wszędzie gdzie jakąkolwiek łapówkę wsadzać. No owszem, dopóki to odbierano, że tak, że oni chcą jakiś łapać kulczyków, gudzowatych oligarchów, to świetnie. Ale nagle jak się okazało, że oni chcą łapać, prawda, takich właśnie ludzi, którzy jak wyborcy się poczuli, no to w tym momencie cała ta propaganda nienawiści, która była uprawiana przez rządzące media, znaczy przez media akurat wtedy właśnie antyrządowe chwilowo, przez krótką chwilę, bo pod kontrolą salonu będącej układu, no to wtedy ta cała propaganda została w oczach mas uwiarygodniona niestety i tak się to skończyło i dotąd tkwimy w tym po-PRL-skim błocie. Ja tutaj mam inne zdanie niż bardzo wielu liderów prawicy i działaczy prawicy, którzy bardzo są skupieni na tym problemie elit, zdrady elit, która się dokonała, czy złych elit, które w Polsce mamy, czy zmowy. Natomiast ja uważam, że oczywiście to jest problem, ale największym problemem jest właśnie to, że myśmy z PRL-u wyszli no, w takim stanie jak wszystkie inne postkolonialne społeczeństwa i tym problemem jest, żeby znowu z polactwa Polaków zrobić, odbudować to. Oh,